Ja mam na imię Kasia, jest dzisiaj ze mną Alicja. Witam. I wspólnie pokażemy Wam taki trening, takie ćwiczenia, które zmobilizują naszą goleń, naszą łydkę, naszą stopę. Bardzo często jesteśmy kobietami i zarówno ja, jak i Alicja bardzo lubimy chodzić na szpilkach. I sama ta pozycja właśnie na wysokich butach jest taką, która bardzo też napina właśnie szczególnie łydki, oczywiście też i udo, i inaczej ustawia się cała miednica, cały kręgosłup, ale dzisiaj skupimy się konkretnie właśnie na tej części goleni, na części podudzia, żeby te miejsce troszeczkę zaktywizować. Jesteś, Alicja, gotowa? Gotowa. Super. Zaczniemy sobie od rozgrzewki. Pierwsze co, to zrobimy sobie ruch takiego wyprostu w kolanie. Sens na jednej nodze. U góry też, o, palce kierujemy na siebie. Chcemy troszeczkę właśnie rozruszać łydkę. Dlaczego? Dlatego, że mięsień brzuchaty łydki, on przyczepia się pod kolanem, ale na kości właśnie udowej. Więc ten ruch też angażuje na łydkę. Ja sobie rozruszamy. Ok, zatrzymujemy. I druga noga. Kolejny nocy, więc też już mamy trening trochę równowagi. Dokładnie, góra, palce na siebie. To też jest bardzo fajne ćwiczenie, w ogóle jakiekolwiek ćwiczenie, które macie okazję wykonywać w domu, bo na siłowni nie zawsze są warunki. Zwracam uwagę, żeby wykonywać je na boso, dlatego że wówczas macie wpływ tak naprawdę, jesteście w stanie kontrolować Waszą stopę, to jak ona się układa. I to też często powtarzamy podczas naszych filmów, to, żeby pilnować właśnie tego łuku stopy, czyli żeby nie stać na płaskiej stopie, ale trzymamy łuk stopy. Alicjo, kolejne ćwiczenie, które troszeczkę rozgrzeje nasz staw skokowy, to będą obszerne takie krążenia. Znowu tutaj na jednej nodze. Dokładnie. I w jedną i w drugą stronę takie obszerne ruchy. Słuchajcie, też nie warto robić tej rozrzutki jakoś bardzo szybko, ale naprawdę się skupić, żeby ten ruch był dokładny. Super. I druga noga. Obszerne ruchy, takie krążenie. Jest ok? Tak. Trzymają tutaj. Super, rozruszamy sobie stopę. Ok. Zanim przejdziemy do wzmacniania, chciałobyśmy trochę pokazać Wam, w jaki sposób możemy rozluźnić sobie właśnie szczególnie tutaj spiętą łydkę, troszeczkę właśnie te ścięgno, te okolice ścięgna Achillesa, brzuszce łydki, ale też samą stopę. Dlatego teraz przejdziemy do rolowania. Słuchajcie, piłeczki, Alicja, jedna dla Ciebie, druga dla mnie. Dziękuję. I zaczynamy od przerolowania właśnie rozcięgna stopy. Chodzi o piłeczkę. Słuchajcie, warto w tym momencie stanę sobie przy ścianie, czy mieć jakieś krzesło, dlatego że chcemy dociskać piłeczkę stopą, ale na pewno nie będzie to taki docisk, gdzie chcielibyśmy stawać na tej stopie, bo to będzie zbyt duży ból, to będzie też niekomfortowe, ale od samej pięty tutaj do śródstopia, kontrolując ten nacisk też trochę tą stronę zewnętrzną, dokładnie. Czujesz, Alicja, że to jest takie właśnie... Przyjemne, ale też jak ktoś, szczególnie osoby, które mają bardzo pospinane łydki, to często też właśnie ta podeszwa stopy też jest taka napięta, więc to jest troszeczkę bolesne. Ale mówię, robimy to delikatnie, sami dozujemy sobie ten nacisk, więc... No i akurat raz na jakiś czas lubię też właśnie stopy sobie troszeczkę przerolować. Więc u mnie to nie jest jakoś mocno bolesne. Myślę, że zmienimy sobie teraz druga strona, druga stopa. Dokładnie. I też odpięty. Tutaj do śródstopia. Poniutko sobie rolujemy. W domu, jeżeli macie na przykład jakieś takie rurki PCV, czy takie malutkie wałeczki, albo nieraz sztangielki, które też bardzo fajnie są w stanie się rolować na ziemi, też możecie to wykorzystać, jeżeli macie takich piłeczek, albo zwyczajnie też piłeczka tenisowa, ona też nie jest aż tak twarda, więc myślę, że będzie bardzo komfortowa. Super. Okej. Okay. Dobra, przechodzimy do rolowania łydki.
Moi drodzy, do rolowania łydki wykorzystamy się takie podwójne piłeczki, będą one fajne, właśnie bardzo wygodne. I słuchajcie, zaczynamy sobie tutaj od samego dołu, tego miejsca właśnie, gdzie mamy świętą Ahimosa. I robimy sobie takie króciutkie ruchy. Sami właśnie piernice są bardziej napięte, sami góra, właśnie tam brzusiec właśnie. Właśnie. Alicja, jak się dzieje ciebie to miejsce? Jest bolesne, takie tkliwe, czy w miarę? Nie, ujdzie. Ujdzie, ujdzie. Okej. Możecie też, jeżeli to miejsce jest bardzo bolesne, zatrzymać sobie w tej pozycji i tutaj spróbować zrobić właśnie krążenia stopą. Na pewno będzie trochę trudniej. Boli bardziej Alicja? Tak. No, dokładnie, jest zupełnie inaczej. I też zwracamy uwagę na to, żeby w różnych płaszczyznach, czyli możemy sobie po chwili troszeczkę zmienić tą płaszczyznę rolowania, bardziej włączyć tą stronę zewnętrzną. Ok. I stronę zewnętrzną. Jeżeli lubimy chodzić na wysokich butach, to ta łydka jest o wiele mocniej napięta. I to też jest taka pozycja, która no, sprawia to, że te mięśnie po prostu są bardziej napięte, więc ważne jest to, żeby te miejsca mieć ten czas i po prostu też relaksować. A to też będzie się przekładało i na nasze kolano, na nasze biodro, więc no, całe ciało to jest taka sieć naczyń połączonych. Wszystko ma wpływ. Okej. I możemy sobie przesunąć kółeczko troszeczkę wyżej. Dokładnie i robimy tutaj bardziej już brzuszce właśnie mięśnia. Te głodki też pod różnym kątem. Alicja, jest to bolesne czy w miarę? To bardziej. Tutaj bardziej, góra bardziej. Okej. I bardziej wewnętrzna strona. Dokładnie, też sami sobie dozujecie nacisk. Chwilę boli, ale w konsekwencji później jest fajnie, ta stopa jest bardziej mobilna. A niektórych też takie rozluźnianie właśnie, praca na skupienie się w ogóle na rozgrzewce stawu skokowego, przerolowanie właśnie podeszwy stopy i tyłu goleni jest w stanie zwiększyć mobilność na przykład podczas przysiadu, gdzie mamy zupełnie jakby lepszy zakres zgięcia właśnie w stawie skokowym. I to też rzutuje na każde ćwiczenie, które tak naprawdę wykonujemy. Angażując dolną część głowy. Okej. Słuchajcie, to samo wykonuję teraz na drugą nogę. Moi drodzy, teraz przechodzimy do wzmacniania. I zrobimy sobie właśnie wspięcia na palce. I drugi ruch będzie odrywanie palców stopy i stawanie na piętach. Także niech to będzie taki połączony, taki płynny ruch, gdzie najpierw zaczynamy sobie, stajemy na palce i przechodzimy do stajemy na piętach. No nie jest takie łatwe, słuchajcie. Trening też równowagi. O, właśnie. I wysoko na palce. Ja pamiętam, jak byłam jeszcze mała, to moja mama właśnie bardzo często rano, kiedy jeszcze biegało się z rodzinami w piżamach, to chodźcie na palcach, żeby też właśnie pracować z tą stopą. Jako też taka trochę profilaktyka właśnie tych plotfusów, tej słabej stopy, która też dzisiaj jest problemem u wielu dzieci, które mają właśnie problem z płaską stopą, czy z kuślawieniem właśnie też, no, w konsekwencji kolanek. Alicja, jeżeli jest trudno, jeżeli Wam jest trudno i czujecie, że, no nie wiem, tracicie tą równowagę, spokojnie możecie stanąć sobie przy ścianie, czy złapać się krzesła i wykonywać to ćwiczenie. Dokładnie, w podporze poczujecie się stabilnie i ten ruch będzie też taki, zobaczcie, o wiele dokładniejszy, o wiele bardziej płynny. Jest trochę lepiej, Alicja? No, tak bezpiecznie. No właśnie, jest bezpieczniej. Okej. Dokładnie. Jeszcze kilka ruchów. Okej. I stop.
na koniec rozciągniemy sobie jeszcze mięsień płaszczkowaty. Jest to taki mięsień, który jest pod tym mięsiem brzuchatym łydki, najbardziej znanym, najbardziej zresztą też widocznym. I rozciągniemy go sobie w trochę nietypowy sposób, dlatego że, czy nietypowy, typowy dla niego, dlatego że jego przyczep nie kończy się nad kolanem, ale właśnie tutaj na kości piszczelowej. Dlatego pozycja też będzie troszeczkę inna niż takie typowe właśnie rozciągnięcie łydki. Co zrobimy? Możemy sobie stać przy ścianie. Jedną nogę stawiamy sobie do tyłu, jedna zostaje z przodu. I teraz uginamy do dołu kolano nogi tej z tyłu. Dokładnie, przenosimy środek ciała jakby do tyłu. Uginamy i to kolanko jest prosto, pada do podłogi. Czujesz, Alicja, że rozciąga się łydka? Tak. Dokładnie. To kolanko zginamy, dociążamy ciało tutaj. Nawet możesz sobie, Alicja, tą nogę z przodu wyprostować. Zobacz, ja sobie staję w tym rozkroku. Obie nogi są wyprostowane i tylko zginam to kolanko. I teraz fajnie, mocno rozciąga się łydka. Czujemy to rozciągnięcie? Dokładnie. I rozciągamy całą łydkę, ale głównie właśnie też ten mięsień płaszczkowaty. Dlatego warto włączyć ten element rozciągania naszego podudzia w codziennym treningu. Alicja, dziękuję Tobie bardzo za dzisiejszy wspólny trening. Ja również bardzo dziękuję. Zachęcamy Was do wzmacniania całego swojego ciała i dbania o każdy jego element, nawet trening stopy. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.